Ojcze, ja modlę się, aby Twoje słowo dotykało Ci ludzi. Ja modlę się, aby to nie była zwykła pogadanka, ale Ty, Duchu Święty, żebyś dotykał ludzi, żebyś obrzezywał ich serca. Wierzę, że masz moc, aby działać daleko dalej niż intelekt i emocje ludzi. Modlę się o to w imieniu Jezusa. Przyjaciele, ja bardzo króciutko, dzisiaj naprawdę mam takie krótkie poselstwo, ale dobra. Wszyscy wiemy, że mamy moc. Mocy mamy tak dużo. Pytanie, czy mamy chęć. Mocy jest full. Pytanie, czy mamy chęć. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 19 werset. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Cała Biblia, cały Krzyż Golgoty mówi o tym, że mocy ci pod dostatkiem. Mocy mamy bardzo dużo. Natomiast każdy z nas musi zadać sobie pytanie, czy w ogóle ma chęć na jakąkolwiek zmianę. Byliśmy teraz w Gdańsku. Taki człowiek do mnie mówi, kto tam u was krzyczy tak w tym kościele za tymi karami? Jakiś taki mapet tam siedzi, nie widać go. Ja. A dlaczego cię nie widać, tylko Artur z przodu skacze? Ja mówię, bo ja Boga uwielbiam. Nie za mnie nie musi widzieć. Ale tak mi się śmiać chciało, bo co to za mapet taki roztrzepany za to? Rozumiecie? Zobaczcie, wiem, że mam moc. I ty też wiesz, że masz moc. Moc płynie z krzyża. Ale żeby zwyciężać każdego dnia, ty musisz mieć w ogóle chęć. Rozumiecie? Bardzo dużo się mówi o mocy, ale pytanie jest, czy ty w ogóle chcesz? Czy ty w ogóle chcesz? Rozumiecie? Wpadł mi tam dzisiaj papierek w ten wiatrak. I zaczął tak przeszkadzać, że musiałam oby wiatrak wyłączyć. Było mi tak gorąco. W pewnym momencie, jak spojrzałam na siebie, to miałam dotąd mokre spodnie. Z uwagi na to, że dużo osób mówiło, więc zdążyłam wyschnąć. Ale byłam cała mokra. Pytanie, czy ja mam chęć? Bo w ogóle moc mam. Rozumiecie? Ja w ogóle uwalniam wiarę i wiem, że mam moc. Ale pytanie, czy mam chęć? Czy ja w ogóle zechcę dalej walić w te kotły i czy zechce dalej uwielbiać Boga? I na to pytanie każdy z was musi sobie odpowiedzieć. Rozumiecie? Żeby nic więcej nie było, to Jezus Chrystus w postaci Krzyża Golgoty zostawił nam taki materiał dowodowy, rozumiecie? Że mamy w ogóle podstawę do tego, żeby zwyciężyć. Pytanie, czy chcemy? Pytanie, czy chcemy? Ja osobiście byłam świadkiem ludzi w więzieniu, którzy nie mieli wielokrotnie książek, rozumiecie, nie mieli nauczań i zakładali w więzieniu kościoły. Wierzyli tylko i wyłącznie w materiał dowodowy w postaci Krzyża Golgoty. Wierzyli jak wariaci w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Artur, kiedy siedział w więzieniu, ja byłam na wolności, i człowiek, który miał dostęp do wszystkiego, do namaszczonych nauczycieli, do namaszczonych kazań, rozumiecie, do obcowania twarzą w twarz, wierzący z wierzącym. Kiedy chodził do Artura, do więzienia, aby go odwiedzać, to kiedy wracał, to mówi, to on nas tam buduje. Co on w tym więzieniu miał? Materiał dowodowy w postaci śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Do niczego więcej nie miał dostępu. Rozumiecie? Dzisiaj zobaczcie. Dzisiaj mamy tak bardzo dużo. Mamy dostęp do namaszczonych kazań. Mamy dostęp do namaszczonych ludzi. Mamy dostęp do takich książek, że się w parę nie mieści. Pytanie, czy my w ogóle mamy chęć, aby się zmieniać? Czy w ogóle takie pytanie trzeba sobie zadać? Czy ty w ogóle masz chęć, żeby w ogóle zmienić swoje życie? Rozumiecie? Czy ty masz chęć, aby zmienić swoje życie? Mnie czasami się chce płakać. W życiu jedynym ja nie miałam dostępu do takich rzeczy, jakie są dzisiaj u nas w kościele.
Rozumiecie? Tyle, ile nas tutaj siedzi, wszyscy możemy żyć zwycięskim życiem i wszyscy możemy żyć z pasją. Rozumiecie? Bo to zapewnił nam krzyż Golgoty. Nie chciałabym, aby ktokolwiek z was potknął się o krzyż. Rozumiecie? Krzyż jest miejscem zwycięstwa. Tak? I z tego krzyża należy korzystać. Ja z niego korzystam. Każdego dnia. Pamiętam, jak przebaczałam Arturowi i zadałam Bogu takie pytanie, a ile razy mam mu przebaczyć? Tyle razy, ile trzeba będzie. To jest Ewangelia. To jest Ewangelia. Niewiele potrzebujemy. Moc mamy. Pytanie, czy chcemy. Rozumiecie? Jest napisane, a ja wam powiem. Wiecie, w ogóle uwielbiam życie. W ogóle uwielbiam życie i uwielbiam poruszać się w życiu. Masz moc płynącą z krzyża. Zadaj sobie dzisiaj to pytanie, czy w ogóle chcę? Czy ja w ogóle chcę? Czy ja w ogóle jestem zdeterminowany? W Starym Testamencie opisany jest Jakub i jego determinacja. Jakub, który walczy z jakimś bytem, okazuje się, że to jest anioł. Rozumiecie? Mocują się w ogóle i on do niego mówi, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Pytanie, czy masz taką postawę dzisiaj? Czy masz tą postawę? Ja nie mówię, żeby tutaj Boga ścigać, bo Bóg jest w tobie. Rozumiecie? Ja w ogóle nie o tym mówię, parafrazuję, ale chodzi o to, czy jesteś zdeterminowany, czy jesteś zdeterminowany, jeśli chodzi o twoją wolność. Wiecie, ja jestem zdeterminowana. Pamiętam, jak miałam 17 lat i Artur siedział w więzieniu i nie mogłam do niego pojechać na widzenie i moi koledzy zaproponowali mi coś takiego, możemy pojechać na Lipa. Ja mówię, a co to jest pojechać na Lipa? Dresy załóż, a my ci pokażemy. Bardzo chcę pojechać, bo chcę go zobaczyć. Rozumiecie? Jeszcze wtedy nie miałam pojęcia, że go nie zobaczę, tylko usłyszę jego głos. Pojechałam na tego Lipa. Jakkolwiek to się mówi, Lipa, Lipo. Z kolegami założyłam dresy z lampasami, wsadzili mnie na drzewo i krzyczeli. I mówią do mnie tak, jak trzeba będzie uciekać, to pamiętaj, masz biec za nami. Był wtedy Artura brat i mówię, jestem od was tyle krótsza. W ogóle mogę nie nadążyć, ale wiecie, ja byłam zdeterminowana. Kochałam Artura i chciałam go zobaczyć. To było dla mnie bardzo ważne. Zadaj sobie to pytanie, czy jesteś zdeterminowany? Zobacz w ogóle dzisiaj swoją determinację. Zobacz w ogóle, czy jesteś zdeterminowany. Zależy mi tak, że krew będzie płynąć, a ja nie odpuszczę. Nie odpuszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. W las mam na to drzewo, krzyczą, on tam też krzyczy, rozumiecie? Jedzie policja, w ogóle ja spadam z tego drzewa. Drzemy stamtąd, w ogóle dostajemy również mandat. Ale wiecie, o co chodzi? Ale usłyszałam jego głos. Ale usłyszałam jego głos. My nie wiecie, znacie moje poselstwo. My nie potrzebujemy wiele. Potrzebujemy wierzyć i mieć chęć. Czy masz chęć? Czy ty w ogóle masz chęć? Czy ty jesteś zdeterminowany? Zobacz, w Rzymian jest napisane tak. Rzymian, pierwszy rozdział, 21 werset. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Wiecie, że w ogóle tak naprawdę wielokrotnie przychodzi w ogóle ciemność, w ogóle taki ciemnogród w ogóle do życia człowieka, dlatego, że na skutek poznawanej prawdy ludzie się nie zmieniają. Człowiek się nie zmienia na skutek poznawanej prawdy. Wyznaje, Boże, jesteś centrum mojego życia, jesteś pierwszy w moim życiu, ale to jest tak naprawdę kit. Kit na wodę fotomontaż, zero z tego w ogóle oliwy, rozumiecie? Zero tłuszczu, zero tłuszczu. Pytanie, czy naprawdę ten Chrystus jest number one? On jest pierwszy w naszym życiu.
On pierwszy w naszym małżeństwie, w naszych relacjach, w wychowaniu dzieci, w służbie. On jest pierwszy. To widać, słychać i czuć. Rozumiecie? To widać, słychać i czuć. Jesteśmy nurtem przebudzeniowym, kościołem przebudzeniowym. My nie możemy mówić i nie pokazywać. Nie możemy mówić, rozumiecie, i nie pokazywać. Tu trzeba nie mówić, a mają widzieć. Bo cień apostołów uzdrawiał. Mnie takie życie z Bogiem interesuje. Ale ja osobiście, personalnie muszę zadawać sobie pytanie, czy ja chcę. Bo moc mam. Moc mam. Rozumiecie? Pytanie, czy ja chcę. Moje pragnienie ma mnie zdeterminować. Zadaj sobie dzisiaj to pytanie, czy jesteś zdeterminowany. Rozumiecie? Boli, a ja nie czuję, ja też nie czuję. Wiesz, co ja czuję? Wtedy, jak się ktoś nie umyje. To ja czuję. Czuję od siebie, jak się tam schodzę, to czuję od siebie. Czuję, to czuję. A nie czuję w ogóle różnych innych rzeczy. Ale wierzę i mam chęć. Wierzę i mam chęć. Rozumiecie? Mam przystojnego męża. Może się przede mną położyć nago i jak nie będę chciała, to nic z tego nie wyjdzie. Muszę chcieć. Jeśli nie będę chciała, tak, to nic z tego nie wyjdzie. Owocem twojego chcenia jest w ogóle życie. Życie jest widoczne. O, chcieliśmy, mamy twoje dzieci. W ogóle prosta obraza. To wszystko jest w ogóle proste. Rozumiecie? Chrystus w ogóle jest we mnie wymalowany. On jest we mnie wypisany. Wiecie, jest napisane, jesteście listem Chrystusowym. Mamy tak żyć z Bogiem, żeby ludzie w ogóle patrzyli na nas i oglądali Chrystusa. Wiecie, nie potrzebujemy w ogóle mówić wiele rzeczy. Potrzebujemy chcieć, korzystać. Korzystać z namaszczenia, korzystać z nauczania. Zobacz, czy ty w ogóle chcesz dzisiaj. I poznali Boga jako Boga i nie uwielbili Go jako Boga. Rozumiecie? Bo ciągle czegoś tam brakowało. A ja nie wiem, ja nie czuję, a w ogóle to ja nie wiem. Czy chcesz? Jezus w ogóle pyta, co chcesz, żebym ci uczynił? Czy w ogóle coś chcesz? Jest jakaś jedna rzecz, którą chcesz? Krzyż Golgoty. Ten materiał dowodowy daje nam to, że możemy się na nowo narodzić, wyjść z każdej patologii duszy, uleczyć każdą ranę. Rozumiecie? W ogóle żyć zwycięskim życiem, znaleźć żonę, mieć błogosławieństwo finansowe, być zdrowymi, żyć z pasją, pociągać ludzi. Rozumiecie? Pytanie, czy chcemy? Czy chcesz? Bóg nie złamie twojej wolnej woli. To jest prawdziwy król. To jest prawdziwy król. Zobaczcie, król ludzi wolnych. Czy chcesz? Co chcesz? Chcesz korzystać z krzyża? Droga wolna. Nie chcesz? Też droga wolna. Ludzie mnie teraz pytają, jak ty się czujesz na to wszystko, co się dzieje tutaj w kościele? Ludzie odchodzą i tak dalej. Ja mówię, mam luz. Ja tak to załatwiam. Wiecie, jak ja to załatwiam? Idę na modlitwę. Staję przed Bogiem. I mówię, Ojcze, dziękuję ci, że pełnię twoją służbę. Wobec mnie ludzie będą mieli takie same uczucia, jak wobec ciebie. Będą mnie nienawidzili i będą mnie kochali. Rozumiecie? Kiedy będziesz pełnił służbę Jezusa, to będą wokół ciebie ludzie, którzy cię będą kochali i ludzie, którzy cię będą nienawidzili. Nie ma tam czegoś pośrodku. Jest czarne i białe, tak i nie. Wszystko inne jest od złego, wszystko inne to humanizm. Jest tak albo nie. I ja sobie idę na modlitwę. Rozumiecie? Jest napisane, jeśli to od was zależy, ze wszystkimi pokój miejcie. Ja z każdą osobą jestem, to było w ogóle czyste serce. Rozumiecie? Przesłaliśmy sobie buźki, ktoś mi tam podziękował, przesłał mi buźkę, ja również z takim jeszcze przymrużonym okiem się tam puszczę. Jedno normalne, a drugie takie przymrużone, więc ja takie przymrużone wysłałem, bo ktoś napisał, że mnie kocha, więc ja takie oko wysłałem. Rozumiecie? I w ogóle mam luz. Dlaczego mam luz? Bo ja nie mogę się tą sytuacją obciążyć. I teraz tak, mam moc, żeby wyjść z tego obciążenia. Czy chcę? Oczywiście, że chcę. Ja w ogóle chcę, ja nie chcę chodzić w takim obciążeniu. Czemu? Ponieważ ja chcę dalej w ogóle prowadzić zwycięskie życie i mieć w ogóle wolne serce dla innych ludzi. Ja nie mogę mieć ciasnoty w moim sercu.
Rozumiecie, właśnie jesteśmy sobie na siłowni i z uwagi na to, że jesteśmy leccy w duchu, to w ogóle możemy głosić Ewangelię człowiekowi. Możemy w ogóle pojechać, może nas tydzień nie być, możemy usługiwać ludziom, możemy uwalniać namaszczenie. Czemu? Bo chcemy. Bo chcemy. I tak będzie cały czas w naszym życiu. Zadaj sobie dzisiaj to pytanie, czy ty w ogóle chcesz? Bo to wiecie, moc jest. Wy doświadczacie tej mocy, doświadczacie namaszczenia. Przychodzi do was namaszczenie, które łamie jarzmo, ale też jest napisane, że namaszczenie, w ogóle namaszczenie to jest w ogóle po to do wykonania konkretnego zadania. I teraz zobaczcie, przychodzi namaszczenie i pytanie, czy ty bierzesz to namaszczenie do wykonania konkretnego zadania. Czy ty naprawdę chcesz? Boże, ja biorę dzisiaj to, tak? I to jest do wykonania konkretnego zadania. Ja nie wziąłem w ogóle, rozumiecie? Czy chcesz zwyciężać? Czy chcesz zaleczyć każdą ranę? Czy chcesz wyjść z każdej patologii duszy? Czy chcesz w ogóle, aby ludzie, patrząc na ciebie, widzieli Chrystusa? Bo to wiecie, tak bardzo dużo się mówi o tej mocy. Wiecie, moc jest, ona jest. Moc płynie z krzyża. Ale to jest to pytanie, czy w ogóle ja, czy ja w ogóle chcę? Czy ja w ogóle chcę? Kiedy Artur siedział w więzieniu i siedziało ich pięciu na celi i czterech oglądało filmy pornograficzne i brzydko mówiąc, onanizowali się. Jesteście w stanie wyobrazić sobie, jaka była atmosfera. I Duch Święty do niego mówił, zakrywaj oczy na niesprawiedliwość. Bóg się oprzedł tylko na moc. No przecież na moc. Niech mi Pan zatka oczy. Tu powiecie dobra. Zatka oczy. Rozciągnął sobie na żyłkę prześcieradło i miał tam swoją komorę. Mógł? W trudnych okolicznościach? Może. Tak naprawdę w trudnych okolicznościach potrzebna jest wiara. Inaczej nie potrzebujemy wierzyć. Kiedy mamy wszystko tak podane na tacy, to my nie potrzebujemy wierzyć, my już to mamy jakby naturalnie. Można, można. Pytanie, czy chciało. Pytanie, czy chciało. Pamiętam, pewien pastor do takiego jednego chłopaka powiedział, bo przychodził do niego w kościele na skargę i mówi tak, dzisiaj w kościele pojawi się dziewczyna, z którą uprawiałem seks. Głosiłem jej Ewangelię, bardzo się teraz boję. Ona przyjdzie do kościoła, bardzo się boję, że w ogóle upadnę w grzech. Ale przecież mam moc. Ten pastor do niego powiedział, ale ważną rzecz, jeśli jeszcze dzisiaj nie rozumiesz, że grzech nad tobą nie panuje, to uciekaj. To uciekaj. Ale jak mam się zerwać? Normalnie się zerwij, zerwij się z tej relacji. Jeśli jeszcze nie rozumiesz, tylko pytanie, czy chcesz. Wiecie, on miał własne zdanie. On miał swoje zdanie. Mówi, no ale to Bóg ma moc, Bóg ma moc. Ale a ty masz wolną wolę. Bóg ma moc, a ty masz wolną wolę. Właśnie, pytanie, czy chcesz? Czy chcesz? On nie chciał. I co zrobił? Poległ. Niestety poległ. Dlatego, że chciał. To właśnie tam, w tym więzieniu. Tak? Korzystając w ogóle z mocy, korzystając w ogóle z potencjału płynącego z krzyża, zmienił się tak, że kiedy wrócił do domu, to ja zobaczyłam zupełnie nowego człowieka. Człowieka, który nie miał dostępu do innych rzeczy, ale miał dostęp do krzyża Golgoty. Rozumiecie? Ten materiał dowodowy, który wrócił do domu w postaci nowonarodzonego człowieka, który nigdy nie poszedł ze mną na kompromis, spowodował, że zaczęłam szukać Jezusa, że oddałam Mu swoje życie, że zmieniam się na Jego obraz i jestem Jego urzędnikiem. Chciałam. Moc to za mało. Pytanie, czy chcesz? Czy ty w ogóle chcesz się zmieniać? Wiecie, to jest... Ja sobie cały czas zadaję takie pytania. To są klasyczne pytania w ogóle Boga do człowieka. Czy ty w ogóle chcesz? Kto pragnie z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej? Posłuchajcie, my nie możemy dorabiać drogi do tego, że nam nie wychodzi. Wiesz, to jak często Artur mówi, Pan mnie lepiej.
mnie Pan lubi, Ciebie nie lubi, ludzi. Rozumiecie? Bo to potem taką głupotę się w ogóle dorabia. Ludzie dorabiają drogę. Trzeba mówić wprost. Nie mam, bo nie wierzę. Nie zwyciężam, bo nie chcę. Rozumiecie? Nie mam, bo nie wierzę. Nie zwyciężam, bo nie chcę. Bo tak naprawdę mam wywalone na Boże Słowo. Wiecie, wolę iść na kolejną konsultację, a może zapiszę się na terapię, a może jeszcze pójdę na grupę domową, a może skorzystam w ogóle z jakiegoś innego nauczania, a może w ogóle wrócę do innego, pójdę do innego kościoła. Może powiedzą mi coś innego, nie powiedzą ci coś innego. Rozumiecie? Czy chcesz? Co chcesz? Wiecie, że tak naprawdę w ogóle cała moc, która jest nam potrzebna do tego, żeby zwyciężyć, płynie z krzyżem. To krzyż. Tak jak ludzie potykają się o prawdę, tak nie chcę, abyście się potknęli o krzyż Golgoty. To z niego płynie moc. Czegokolwiek dzisiaj potrzebujesz. Wiecie, byliśmy teraz na tej siłowni i ten chłopak mówi tak, patrzy w ogóle na nas. W ogóle tak, my cały czas, wiecie, ćwiczymy, taki drugi w ogóle chodzi, pokazuje nam się korba. Ja się tak śmiałam. Artur w ogóle w drugim pomieszczeniu, ja tam sobie klasycznie robię przysiady. Artur z nim w drugim pomieszczeniu, w ogóle wiecie, ćwiczą sobie biceps. Ja tam w ogóle wchodzę, a on tu mi mówi, ty jak to? On jest normalny. Ja mówię, normalny. Jakby nie był normalny, to ja bym z nim nie żyła. Mówię, normalny. No i się w ogóle okazuje, że siostra jego ma raka. Ja mówię, ja też miałam raka. Ale masz cycki. Ja bym mówi swoje. Żartujesz. Ja mówię, tak, zobacz. Moje też jest. Bo przyjęłam uzdrowienie, bo chciałam, bo chciałam. Rozumiecie? My swoim, jak gdyby, tym stwierdzeniem, że nie chcemy, jesteśmy w stanie podważyć wszystko. Rozumiecie? Niechęć powoduje to, że tak naprawdę, rozumiecie, no nie chcę na przykład jechać do kościoła. No i co z tej mocy? No jest moc. Ale jest niechęć, żeby nie jechać do kościoła. No i na przykład decydujesz się, że nie chcesz i nie jedziesz. Zadaj sobie dzisiaj to pytanie. Czy w ogóle chcesz? W ogóle chcę, żebyście byli zdeterminowani w swoim chceniu. Niech wasze tak będzie tak. Niech wasze nie będzie nie. Nie ubierajcie tego w inne słowa. Nie mówcie, jemu to wyszło, a mi nie wyszło. To jest nieprawda. Nie wychodzi ci tylko i wyłącznie dlatego, że nie chcesz i najprawdopodobniej masz swoje zdanie. Swoje zdanie na różne tematy. Rozumiecie? Masz swoje zdanie. Pamiętam, jak ostatnio Wiktor mówi do Sary tak. Ty masz troszkę lepiej ode mnie, ponieważ ja nie mogłem nawet wyjść z fochem, z pokojem. Wracając do tego, że Chrystus number one. My dzieci mamy chować jak dla Pana. Pamiętam, jak Artur kiedyś do Wiktora powiedział tak. Za to, że podpalisz dom, to było bezdumne. Nie skarcę Cię, ale zleję Cię, jeśli mnie oszukasz. I tak było. Zleję Cię, jeśli mnie oszukasz, ale nie zleję Cię, jeśli spalisz chałupę. Rozumiecie? Tu chodzi w ogóle o to, żeby nie oszukiwać. Nie oszukuj sam siebie. Zajrzyj w ogóle dzisiaj w swoje serce. Zobacz, ile już rzeczy masz, ile rzeczy posiadłeś, ile słowa jest do ciebie uwolnionego, ile tak naprawdę prawdy przyjąłeś, ile w ogóle informacji otrzymałeś o Bogu i spójrz realnie w ogóle, w jakim miejscu jesteś. Bo rozumiecie, bo to tak trzeba w ogóle zobaczyć. Co już mam i w jakim realnie miejscu dzisiaj jestem. Tak? I wiedz w 100%, że moc mam. A może właśnie masz tak, jak tutaj jest napisane w tym wersecie. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Być może doświadczasz ciemności, rozumiesz, z uwagi na to, że w ogóle nie żyjesz w oparciu o to, co wiesz. Że nie żyjesz w oparciu o to, co wiesz. Zadaj sobie dzisiaj to pytanie. W ogóle przyjdź do Ducha Świętego i w ogóle bez Duchu Święty. W ogóle o co chodzi ze mną? Tak, moc mam. Mam dojście do tylu kazań. Mam dojście do namaszczenia, w ogóle do namaszczonych ludzi, do różnego rodzaju nauczań, poselstw i tak dalej. Właśnie o to chodzi. A może tak naprawdę w ogóle ja mam wywalone na to. Może tak naprawdę ja w ogóle
Może ja w ogóle nie chcę. Pytanie, czy chcesz? To jest bardzo ważne pytanie Boga dzisiaj do ciebie. Posłuchajcie, my musimy podejść do tego, że to jest słowo Boga do ciebie. Ono nie podlega takiemu osądowi, jak tobie się podoba. Podejdź do tego, że to jest słowo Boga do ciebie. I żeby jutro miał być koniec, to wiedz, że moc jest. I dzisiaj możesz w ogóle mieć takie zwycięstwo, rozumiesz, które w ogóle cię powali. Pytanie, czy chcesz? Pytanie, czy chcesz? To jest te klasyczne pytanie w ogóle Boga do człowieka. Czy w ogóle chcesz, żebym ci to uczynił? Rozumiecie? Bo to w ogóle nic nie przepłynie przez nas, jeśli my będziemy wszystko podważać. Wiesz? Przecież ja w ogóle widzę, bo ja spotykam się też z ludźmi i tak naprawdę przyglądam się i mówię, ja wielokrotnie to mówię do ludzi, mówię, ale ty w ogóle nie chcesz. Ja jestem zdeterminowana. Ja byłam zdeterminowana w ogóle o moją wolność. Ja byłam zdeterminowana, kiedy w ogóle, kiedy szukam Boga, to jestem w tym zdeterminowana. Określam sobie cel i mówię, nie odejdę, nie puszczę, dopóki mi nie pobłogosławisz. Rozumiesz? Będę się mocować, będę krzyżować swoje ciało, będę brała autorytet nad cielesnością, nad humanizmem, nad religijnością, ale nie puszczę. Rozumiecie? Pytanie, bo kiedyś w ogóle taki człowiek mówi tak. Pastor usługuje drugiemu człowiekowi, on do niego mówi, wiesz co, ja tak się z Bogiem spotykam codziennie, widzę Jezusa, w ogóle on mi kawę zaparza, a ja się go pytam, czy chce herbatę i w ogóle on mówi, słuchaj, a ja oglądam cię tyle miesięcy, ty jesteś taki hamulec dla swojej żony, że w ogóle z kim ty się spotykasz tam na tej modlitwie? Ja ci powiem, z kim tam się spotykasz, hamulec. Ty się tam spotykasz ze własną, zaburzoną duszą. Rozumiecie? Nie dorabiajmy, to jest religia. Głosimy o Bogu mocy. Rozumiecie? Posłuchajcie, Kościół to nie szpital. Kościół to nie jest miejsce upadłych ludzi. Kościół to miejsce zwycięskich ludzi. A oni zwyciężyli diabła przez moc swojego świadectwa i przez krew baranka. Żeby nic więcej nie było, to krzyż, krew, pusty grób jest wystarczający do tego, żeby zwyciężać. Ale znowu klasyczne pytanie, czy chcesz? Wiecie, jak jesteśmy na wyjazdach, to mój mąż głosi na faję. To mnie tak podnosi. Co mnie podnosi w ogóle? Prawda. Jakakolwiek ona jest, to ja kocham prawdę, tak jak powiedziałeś. Tu mnie nikt nie pochlebie. Wszystko jest w porządku w ogóle. Rozumiesz? Jak nie jest w porządku, to powiem ci, że nie jest w porządku. A jak jest w porządku, to ci nie muszę mówić, bo ty wiesz, że jest w porządku. Rozumiecie? Czy chcesz? Jaką masz dzisiaj determinację? Jaką masz dzisiaj determinację? Wiecie, że byliśmy teraz tydzień w Gdańsku i ja widzę zdeterminowanych ludzi. Ludzie jadą 500 kilometrów. Oni jadą 500 kilometrów po to, żeby usłyszeć słowo, po to, żeby skorzystać z namaszczenia, po to, żeby w ogóle wieść zwycięskie życie. Zadaj sobie to pytanie w ogóle dzisiaj, przyjdź przed Boga i w ogóle zapytaj, jak wygląda moja determinacja. A może ja w ogóle nie jestem zdeterminowany. Może tak naprawdę podchodzę już w ogóle do wszystkiego. To, że na przykład tak się mówi, wiesz, Jezus im umarł i zmartwychwstał, to jest w ogóle takie same słowo, jak na przykład trup smażymy na leśniki. Już z krzyża płynie moc. To jest to samo, co, nie wiem, pies się dzisiaj zwyjazdował. Rozumiecie? Ta sama informacja, ona już nic nie znaczy. My w chrześcijaństwie nie możemy potknąć się o krzyż Golgoty. Rozumiecie? Chrześcijaństwo bez krzyża to jak zakopane bez gór. Nie możemy się potknąć o krzyż. I on jest. Moc płynie. Pytanie, czy ty w ogóle chcesz? Wiecie? To was musi determinować. To mu w ogóle musisz mieć wypisane w sobie chcę, chcę, chcę. Jakkolwiek będzie mnie bolało, to ja w ogóle chcę.
Będę krzyżować moją cielesność, nie będę narzekać, w ogóle chcę. Cokolwiek ma się wydarzyć, to ja chcę. Zapłacę każdą cenę za moją wolność, bo ja chcę. Bo ja w ogóle chcę. Bo ja chcę. Kiedy Duch Święty w więzieniu do Artura powiedział: w ogóle poddaj się dobrowolnie karze. I on powiedział: tak jest. Poddał się dobrowolnie karze. Co się wydarzyło? Wsadzili mojego ojca do więzienia. Boże jedyny i dwóch szatów. Pytanie, czy to było od Boga? Od Boga! Nie bój się, nie wycofuj się. Duch Święty powiedział, a on powiedział: tak jest, chcę. Teraz powiedział taką prawdę, w ogóle aż mnie przeszyło. Kiedy Bóg coś do ciebie mówi, to twoja postawa to jest taka: tak jest. A nie: ale ja? Ale o co w ogóle chodzi? Z uporu trzeba pobudować. Z uporu trzeba pobudować. Z tego, że się ma własne zdanie. Bo ja właśnie mam własne zdanie. My tu mamy grupę wstawienników, która tak wyczyściła w ogóle opresje demoniczne. Rozumiecie? Grupa wstawienników, oni od razu uwielbiają. I czemu? Bo pytanie, czy ja chcę. Każdy musi zadać sobie pytanie, czy chcę, czy chcę, czy chcę. Od rana wstawaj i mów: chcę, chcę. Chcę korzystać z mocy, chcę korzystać z krzyża. Nie potknę się o krzyż, nie potknę się o prawdę. Nie będzie mnie diabeł co dwa miesiące stawiał z powrotem: znowu na starcie jestem, a ty już gdzie? Ja mówię: ja coraz bliżej mety. A ty teraz musisz mnie gonić. Zobacz, ja już jestem tam, hen daleko. Mówię: razem rozpoczęliśmy wędrówkę, razem przyjęliśmy chrzest. Mówię: zobacz, gdzie ja jestem, ja już mam służbę, człowieku, a ty zobacz, chodzisz po moich odchodach. Bo ty ciągle mówisz: nie, nie, nie. Mówię: pokutuj z uporu, człowieku. Albo wskakuj mi na plecy. Na coś się w końcu trzeba zdecydować. Amen. Jeszcze zaśpiewam coś. Miałam w ogóle super dziadka. Miał na imię Stefan. Moja babcia na niego mówiła Stefunia, a on do mojej babci mówił Leluchna. W ogóle mój dziadek jako niewierzący człowiek, bo w ogóle wiecie, Artur jest Piotrowski, ja jestem Cerencka, Cerencka jesteśmy dlatego, że Artur w ogóle przyjął moje nazwisko, ale w ogóle mój dziadek prorokował, że w ogóle mówili, pszczółka na mnie mówili w domu, pszczółka w ogóle, to nazwisko będzie sławne. Dlatego między innymi zgodziłam się, jak Artur powiedział, że chce wziąć moje nazwisko. I mój dziadek, gorący w ogóle facet, i śpiewał do mojej babci tak: żebyś ty wiedziała, jak mi się chce, krew uciekłaby ci z lin. Gdybyś ty wiedziała, jak, ale nie wiesz, a ja ci nie powiem nic. To jest kapela Czerniakowska. I teraz posłuchajcie. Nic wam więcej już nie powiem. Panie Boże, Ojcze, dziękujemy Tobie, że Ty jesteś tym, który wzbudza w nas chcenie i wykonanie. Duchu Święty, my sięgamy w miejsce, w którym Ty wzbudziłeś nasze chcenie. Ojcze, bierzemy autorytet nad wszelką demoniczną siłą, która zakryła w naszym życiu Twoje pragnienia, które zostały włożone do naszego ducha, kiedy Twój Święty Duch w nas zamieszkał. Duchu Święty, który wzbudziłeś nam w nas pragnienia Chrystusa. My teraz ogłaszamy, że my to odkrywamy w imieniu Jezusa. My odkrywamy te rzeczy. My odsuwamy demoniczne siły, które zaciemniły nasze pragnienia związane z przyjmowaniem nieba na ziemi. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Ogłaszamy w imieniu Jezusa, że chcemy tego, czego chcesz Ty. Ogłaszamy w imieniu Jezusa, że nigdy nie będziemy stawali w miejscu takiego dziecięcego podejścia, że nam się nie chce, choć w głębi naszego ducha wiemy, co jest prawdziwe. Ojcze, w imieniu Jezusa, my dziękujemy Tobie, że Twoja moc przychodzi na nasze chcenie. W imieniu Jezusa. Amen.